odcinku, Droniki Zastępczej. Jak widzicie, Natasza nam tutaj tańczy i znowu ktoś tutaj coś nam zrobił przed domem, co? Gazetę nam gwiznął? Chyba tak, chyba nam gazetę gwiznęli. No to nic. Co mi się znowu zrobiło z tym? O, przyszło dziecko i zobaczymy, co to będzie. Wszyscy poszli do szkoły i do pracy, a my dzisiaj mamy kolejnego członka rodziny i jest to chłopiec. I będzie to Patryk. Dobrze napisałam? Dobrze. Chyba. Także kolejny syn, jej! O, ale jaśniutki. Jaśniutka karnacja. Natasza, przestań tańczyć. Już jesteś zadowolona. Więc odbierz swoje dziecko po prostu. Jak to naprawić? Znowu mi zniknął ten kwadracik. No. Daj na to dziecko. Czemu ja nie mogę tego... O Jezus, z czego ty kładziesz dzieci na podłodze, kobieto? Daj dziecko, Natasza. Halo. Tak, i dzisiaj musimy zrobić randkę marzeń Nataszy i Wolfgangowi. Ponieważ trzeba ich odmłodzić. Zobaczcie, oni mają tylko 8 dni już. A Wolfgang w ogóle 5. A więc musimy ich troszkę odmłodzić. A do tego potrzebujemy co najmniej złotego paska. Najlepiej to byłby platynowy. O, jaki słodziak. Mamy zobaczyć ładny Patryk. To weź go obejmij. O, i jemu się ładnie odbiło. Jak to miała? No i co, możemy go do końca chyba, bo on pojadł. I jest chyba zadowolony, co? Natasza ma teraz chwilę wytchnienia, bo wszyscy są poza domem. Pokaż mi tutaj. O, Beatka, może zadzwonimy do Beatki? Zadzwonimy do Beatki. A to kto? Aha, to już Beatka. Jej się fryzura zmieniła. Aha, teraz będzie się naładowało. A tu jest Beatka. Tylko rozmawiaj. Bo jak widzicie, relacje nam bardzo spadły z Beatą. Ona była kiedyś naszą przyjaciółką, a teraz... Niby jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, ale widzicie, ten pasek nam spadł. Halo, myszko. A mi się myszka zaciła. Nie chcę nigdzie pochodzić. Dobra. I na górze mieliśmy chyba... Tutaj do kończenia... A nie, my skończyliśmy tego misia? Co ostatnio robiliśmy? Nie widzę go tu. Może ona w końcu tego nie zaczęła? Tak, bo Natasza... Czekajcie, bo ona teraz musi... nakarmić chyba dziecko. No dobra, weź go już. Boże święty. Super prosty. On nie jest jeszcze taki głodny, weź go zostaw. Możesz go objąć. I chodź, rób tego misia. A my sobie tutaj przyspieszymy czas. No nie, no ledwo go położyłam. No ty chyba jednak głodny jesteś. O matko, Kamila dostaje niższe oceny. Kamila, proszę iść lekcję odrabiać. Właśnie chciałam też Kamilą gdzieś wyjść. Szczerze mówiąc, liczę na to, że ona przeprowadzi kogoś ze szkoły, bo ona zna samych swoich braci i no z kim ja mam ją wiązać? Poza tym pierwszy pocałunek. No co ja mam zrobić z nią? Natasza, idź do dziecka. Czy on znowu się zlał? Ja już nie wiem. A ty gdzie? 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 Wracaj się. Tutaj. Oglądaj obrazki. Powiedziałam, zostaw to dziecko. Zobacz, ile jaki ty masz tutaj stos lekcji.
plus 4, no nie jest tak źle. Natasza też miała koszmarny tydzień. Wszyscy mieli koszmarny tydzień. Ja chcę, żeby ona tutaj podbiła sobie szybko zabawę. Więc niech to zrobi i odrobi te lekcje. A potem pomyślimy, skąd jej wytrzasnąć z jakiegoś chłopaka. Chyba ją na czat wrzucę czy coś. Co ty robisz z tym dzieckiem? Włóż go tutaj i odbierz telefon. Mariola doskonale radzi sobie w szkole, Leon dostaje coraz wyższe oceny, Natan dostaje coraz wyższe oceny, czyli wszystko jest ok. Zaraz nakarmimy dzieci. Mariola przyprowadza sobie koleżankę. Dobra. O, biegnie dziecko nasze. Zostaw to. Zwróć uwagę, pochwal. Prawie tak. Super, Majorka. Jesteśmy z ciebie dumni. Co mi się ta gra tak ścina dzisiaj? Nakarm Patryka. Potem nakarm Oskara. Znowu katar. Przecież lato jest, oni ciągle mają katar. Siedzisz tu? Super. I ten przyprowadza kolegę. Dobra. Czy ty nie masz gdzieś urodzin? Gdzie ja na to patrzę? Tutaj się patrzy. Oczywiście, że masz. Teraz mu zrobimy urodziny. Odłóż sobie te lekcje. Odłóż ładne lekcje i popatrz sobie na obrazki. A potem właśnie też sobie skorzystasz z toalety. A ty, Mariola? Ojej, twoja zabawa to masakra. Więc oglądaj. I tutaj tak samo mamy masakrę. Tutaj kibelek dla ciebie, kochanie, wracaj się. No i też oglądaj z nimi obrazek. Tak, oglądanie obrazu to najlepsze, co może być. Idziemy teraz karmić chyba Patryka. A Oskar się drze. Bo Oskar śmierdzi. Kamila, skończyłaś tę lekcję? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Kto tam siedzi przy kąpie? A dlaczego ty siedzisz przy kąpie? W sumie to możesz siedzieć przy kąpie, bo przecież ty masz się urodzin, a ty idziesz teraz powitać ojca, dobra. Kogo ty tam przyniosłeś, Wolfgang? Znaczy przyprowadziłeś. Co za... Dobra. Mało mamy ludzi w domu, oni ciągle kogoś przyprowadzają. Weźmy ten tort, zróbmy te urodziny już. Skoro on już jest na dole. Natasza, tak fajnie, że sobie stoisz z tymi śmierdzącymi dziećmi. Idź z tymi. Dobra. Wolę wziął. I odłożę go z powrotem. Super. Świetnie, genialnie, doskonale, idealnie. Wy tam macie co robić, więc nie interesujcie się tu godzinami. Musimy Kamila, tylko Kamila ma karę, bo się uczy najgorzej. Biedna. No przykro mi. Oskar ma już jutro urodziny. Super, ciągle tylko robił urodziny tym dzieciom. No ale to, że trzeba taką chatę pełną, to... Co innego można robić? No szybciutko, Leoś. Zaraz, staj. Uuu! Aha, no. Zapomniałam pasek mu podnieść. Nie, no to nie. A no chyba dojrę pasek aspiracji. No to damy ci takiego olowlasa, co cię kręci, strajwietowe i blondynki. I no z gramą sylwetkę, to lepiej, żeby ci otyłość odrzucała. Nie, nikogo już nie chcę. A jednak to był koszmarny tydzień. Patrz, która godzina. Dobra. Pauza. Pauza. Tak, Natasza, bierz Patryka. Zmień Patrykowi pieluchy i włóż go do końca.
Wolfgang, włóż do kolica Oskara. I tak, skorzystasz sobie i weźmiesz prysznic i zaraz zrobimy taką szybką randkę. Ty biedna, skończyłaś lekcję? Nie skończyłaś. Ale zaraz sobie skończysz. Tutaj, kogo mamy jeszcze? Ciebie. Ty i Ciku. Jest dopiero 18, to jeszcze za wcześnie na spanie. Gdzie są? O, tu są twoje lekcje. Huśtaj się. Okej. Bawisz się z jakimś obcym facetem. Świetnie po prostu. Skorzystaj i weź prysznic dziecku i też masz lekcje do zrobienia. Które to twoje biurko? Chyba tu. Tak. Trafiłam 10. A ty będziesz miał lekcję tu. To jest, super. Nataszka. Idź się umyj. To Wolfgang już pójdzie na dół. Albo do chłopców. I zaraz idziemy, robimy randkę w domu. No dobra, robimy tą randkę. Biedna Kamila, ona cały dzień siedzi tutaj przy tych lekcjach. Dam jej, żeby weszła na czat potem. Aha, napraw. Seriously? Nie mam czasu na takie pierdoły. Mamy pieniążki, to sobie kupimy nowy. Laptopi. Rozmawiaj z Protem. Może będzie ktoś młody. Czy wy już tutaj ten? I to wszystko spada, bo ona jest chora przecież. Już nie mam siły do nich. Dobra, wy już jesteście ok, to potem zejdźcie tutaj. Jedno i drugie. Ty potem sobie obejrzyj dwa obrazki. Ty idziesz się i prysznic, dobra. I ty też potem sobie skorzystaj i weź prysznic. No i myślę, że pójdziecie spać wszyscy. Dobra. Wszyscy są ogarnięci, to my teraz, proszę bardzo. Gdzie tam leziesz, kobieto? Gdzie już leziecie? Już wszyscy idą do komputera. Proszę mi tutaj zaprosić swoją małżonkę na randkę. Zaproś... Nie. Zapytaj. Mówisz się ze mną? Może być randka w sypialni, czemu nie? No weź mi tutaj nie odstawiaj cyrków. Proszę bardzo. I jest randeczka. Dowcip, poduszki i gra. Super. Spośny żart. Bitwa na poduszki. I graj. Proszę bardzo. A ty? Zabawiany przeze mnie i schowany do wcipu. Zabawiaj, spośny żart. Zaraz wam tu pospełniamy. To jej odznaczam, bo to się jej nie chce spełnić. Czemu ty poszłeś z tej łazienki? Okej, oni wolą mieć randkę w łazience. A relacje mam okej, dobrze. Co się dzieje znowu? Leon? Przecież kazałam ci iść spać gdzie indziej. Co tu się wydarza? O co im chodzi? Nie mam do niego siły. Spadaj sam, bo rodzice będą potrzebowali łóżka zaraz.
dobrze, co ty byś jeszcze chciał? Tańczyć z Nataszą. Dobra, zrobimy sobie uroczy taniec wolny w łazience. Gdzie ona leży? Randki w domu. Ciągle tylko myślę o tych dzieciach. Jak ona tutaj promienia. Flirty tutaj się chce w Nataszce. No dobra, niech oni to skończą. Strasznie nam idzie ta randka wolno. Irytuje. Ale na chyba? Pocałuj romantycznie. Pocałuj gorące pocałunki. Obejmij romantycznie. Tam możesz go podziwiać. Dobra, to weź się pomasuj, jak tak bardzo chcesz i zaraz chyba pójdziemy do tego samochodu. No gdzie się leziesz? Nie, dzieci się mają dobrze. Miałaś ją pomasować. Proszę ją. Pomasujcie się i chodźcie tutaj do nie z tej strony. Wejdź. I wejdź. To zaraz mi wspominę. O, już jej znikło. Szkoda. Znaczy jemu. Ale ona ma. Dobra, chodźcie do samochodu. Chodźcie i kończymy ten odcinek, moi drodzy. Dokąd ty się wybierasz? No nie wierzę w niego, nie? O, jak ja mam tu zrobić randkę marzeń? Jak? Włączy się. Wyłącz to rano. Barabara. Zróbcie to i miejmy to już w głowie. Nic nie widać. Nic nie widać. No i co? Jest randka marzeń, jest randka marzeń. Świetnie. To wysiadać. Zakończ randkę. Świetnie. Szczęśliwi, szczęśliwi. Wam focie? Może będę na miniaturkę. O. Tylko, czy to mi się będzie też wyświetlało? No. Jeszcze bliżej. O! Słodko. W końcu mieliście 5 minut dla siebie. To była bardzo oporna randka. Niestety. Czy wy macie ten... Nie macie. Co ty tu masz? O! Super, a daj mi... mój drogi... Aleksar młodości. Bo jeszcze musicie sobie oglądnąć. Może tu postawię? I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Chodźcie. Chodźcie szybko. I na tym, moi drodzy, skończymy odcinek. Odmłodzimy sobie ich i tyle. Jak zwykle tutaj chaos i nic więcej. Nawet randki nie potrafią porządnie zrobić, to jest ten sekret, to jest... Super, odmawiajcie się, moi drodzy. Bo jeszcze przed nami troszkę dzieci zostało, bo już mam literkę P. ST. No myślę, że jeszcze z 8 dzieci nam zostało do adopcji. Także, no... Jesteśmy coraz bliżej, ale wciąż jeszcze... Jeszcze trochę. Wypij to do końca już, żeby już... Nie potrzebne nam to. Dobra. Kończymy, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Lekko nie było, jak zwykle. Ale myślę, że dałam radę. Mogę teraz... Teraz... O.
No ja teraz ich położę spać, a my się słyszymy w kolejnych odcinkach. Także dziękuję dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa!